wściekłość niepokornych zwyczajnie strąca w piekło. Czas przystanął na świata poboczu niemocy lament. Pod koniec lipca co roku w Ludwikowicach Kłodzkich na terenie Muzeum Techniki Militarnej Rize Molke S3 organizowany jest Dolnośląski Piknik Militarny Góry Sowie. Tegoroczna edycja zorganizowana została już po raz trzeci przez Stowarzyszenie Rize. Zależy nam na tym, żeby to miejsce było rozpropagowane, żeby było znane, żeby coś się działo, bo tak naprawdę nie działo się tu nic. Kiedyś to było składowiskiem odpadów dzikim. Na dzień dzisiejszy zamieniło się w miejsce odwiedzane przez turystów. Poza tym moim zdaniem jestem jeszcze zarządcą innego obiektu Rize, włodarza. Moim zdaniem to miejsce ma największy potencjał. Piknik militarny odbywał się przez 3 dni, w trakcie którego przygotowano blisko 15 stoisk wystawienniczych prezentujących elementy paramilitarne, takie jak na przykład mundury wojskowe wraz z różnymi emblematami. Nie zabrakło również atrakcji w postaci sprzętu wojskowego z okresu I i II wojny światowej, jak i też tego powojennego. Odbyła się również premiera najnowszej dokumentalnej książki Łukasza Kaska pod tytułem Faszystowska Mać. Jest to książka o moim dziadku, którego spisałem wspomnienia i nagrałem. Jest to książka o nim i o jego życiu odnośnie pobytu w obozie koncentracyjnym Birkenau, potem w obozie pracy w Balicach, ucieczki stamtąd, ukrywania się, przyjazdu do Jugowic Górnych w Góry Sowie, jednym z pierwszych transportów osiedleńczych, o tym jak żyło się z Niemcami w Górach Sowi, bo przez 2 lata mieszkał z niemiecką ludnością w jednym domu, no i oczywiście o tym jak utrwalano władze ludowe do śmierci Stalina. Ten naprawdę ciężki okres budowania w Polsce komunizmu na wzór sowiecki. Książkę można kupić na Sztolniach Walimskich, w Muzeum Techniki Militarnej Molke w Ludwikowicach, na obiekcie Włodarz, w Pałacu Jedlinka i również Zamku Grodno. Punktem kulminacyjnym pikniku militarnego było wielkie widowisko Teatru Żywego, Sowiogórskie Tajemnice Rize Pamięci Ofiar. Widowisko ukazuje żywą historię tej doliny, a więc 16 lat historii tej doliny od 30 roku, od wyrzutu dwutlenku węgla i tragedii zabiciu 151 górników, po przejęciu przez III Rzeszę Doliny i stworzenia tutaj fabryki, potem przez 43 rok budowy obiektu Rize i plany i działania III Rzeszy nad stworzeniem nowych technologii i oczywiście wkroczeniu wojsk sowieckich. No i najbardziej dla mnie najważniejszy moment tego momentu, kiedy ludność niemiecka spotyka repatriantów ze wschodu i kiedy ten moment ekumenizmu pastora z księdzem katolickim, gdzie krzyż jest tylko jeden, nie powinien dzielić, no i wyjście Jarka Chojnackiego. I to pokazuje, że historia ludzi, ta najprostsza, jest najsamowicie, najbardziej ciekawa i najbardziej powinna być eksponowana i trafiać, bo historia to nie tylko generałowej wielkiej bitwy, to zwykli ludzie, którzy kształtują ją poprzez tutaj życie, poprzez swoją pasję, pracę. To jest właśnie, takie jest przesłanie. W rekonstrukcji wydarzeń brał udział 153 statystów i aktorów przedstawiających więźniów obozu koncentracyjnego Gross Rosen, jak i też grupy rekonstrukcji historycznej z okresu II wojny światowej, prezentujących wojsko niemieckie, jak i też wojsko radzieckie. To jest mundur lekarza, to są obszycia, jak tutaj widać, niebieskie, w związku z tym mundur lekarski w stopniu Sturmbannführera, odpowiednik naszego majora. Lekarz naczelny, lekarz 9. Dywizji Pancernej SS Hohenstaufen. Jaką dzisiaj pan rolę pełnił? Komendanta Arbeitslager Ludwigsdorf. Generalnie odtwarzamy z naszego terenu tak zwanych żołnierzy wyklętych, ale mamy również inne mundury, także bez problemu ubieramy się w każdą formację biorącą udział w II wojnie światowej. Dzisiaj jaką rolę odgrywaliście w tej rekonstrukcji? Dzisiaj odgrywaliśmy rolę Armii Czerwonej, ja konkretnie majora NKWD, który nadzorował tu przejęcie tego zakładu. No i tyle. Kamery przyjeżdżają, pokazują to tutaj te wydarzenia, które są, i pojawiają się ludzie, którzy pracowali tutaj. Pan Jan Latański pracował tutaj 4 lata, był pierwszym więźniem, który przyjechał do Ludwikowic i ostatnim, który wyjechał. Źle traktowano Żydów, mieli gorsze racje żywnościowe, dłużej pracowali w trudniejszych warunkach, ale też to nie były obozy zagłady, to były obozy pracy. On trafił tu przez przypadek, no długo by opowiadać, ale będzie na stronie będzie reportaż. Opowiada o tym. Tutaj jest? Tak, jest. Jest, widział, ciekaw jestem jego wrażeń po tym widowisku. No przeżywam, bo to jest powiedzieć tak, że po tylu latach, jak ja dopiero
W 70 latach co mnie wnuczek tutaj przywiózł i odnaleźliśmy pana Krzysztofa. Dopiero wiem, że z powrotem żyje. Widzę ten wzrokiem, jak patrzę, to mi się zdaje, że to ja bym miał 20 lat dopiero. Tu nie było żadnych morderstw, ani nic. Traktowano jako pracowników normalnych tego. No to nas pilnowali strażnicy, znaczy Werkschusse po niemiecku, ale tak to nie było nic. Ja powiem tylko tyle, że nam tu nie wolno było wchodzić. Tutaj chodzili strażnicy, bo naprzeciwko w tym domu drugim to była strażnica. No i tam oni pilnowali tego. To my jak przechodzili, tylko ja widziałem na własne oczy, że tam tylko same izolatory to były wielkości większe jak ja. I woda tylko nad nimi pryskała bez przerwy i tak. No. A tutaj była znów tego elektrownia i ściągała lina, ten żużel czystek, to ja wiem, może ze 2 kilometry albo więcej. Jechała tam na dół i przekręciła się na drugą stronę, to przecież my tacy chłopcy jeszcze nieświadomi, jak ona wróci z powrotem. Po widowisku odbył się koncert Jarosława Chojnackiego. My w tym roku nie dostaliśmy ani złotówki, żadnej pomocy. W zeszłym roku ta pomoc była bardzo fajna. Dlaczego nie dostaliście? Nie potrafię tego wytłumaczyć. Myślę, że... Przecież to jest doskonała promocja tego regionu i nawet Dolnego Śląska, można powiedzieć. Ja to rozumiem. Zwróciliśmy się, zawsze słyszymy, że za późno, za wcześnie. Także już od 2 lat składałem pisma bezpośrednio po pikniku. Dodatkowo wysłaliśmy w styczniu pisma do marszałka, żadnej odpowiedzi. A więc plany były na ten rok bardzo ambitne. Miały być w zasadzie 3 takie wydarzenia. Jedno to Szambalia Maćka Pawłowskiego, drugie to miało być to nasze widowisko, ale jeszcze lepiej zrobione, więcej sprzętu. A więc miała być ta wojna samolotów, nie tylko samolot zrzucający ulotki, no bo to no, musieliśmy się ograniczyć do tego, co było. No, związane było to z kosztami. W zeszłym roku była wojna, bitwa powietrzna, 3 samoloty strzelały do siebie, zestrzeliły się, tych efektów było dużo więcej. A trzeciego dnia, bo taki był plan, a trzeciego dnia mieliśmy wykonać olbrzymią replikę dzwonu słynnego, który prawdopodobnie tu był robiony, prawdopodobnie testowany w tym obiekcie. Chodzi o napęd antygrawitacyjny. Chodzi o napęd antygrawitacyjny. I mieliśmy zrobić taką wieczorny teatr samo z hangaru wykonanego ze styropianu oczywiście, ale także wyglądałby jak naturalny. Wywiezienie przez więźniów olbrzymiej platformy, na której ten dzwon miał być wieziony pod Muchołapkę, no i start tego dzwonu. Światła, dymy i tak dalej. Myślę, że to nam uda się, no jestem przekonany, bo nie chce mi się wierzyć w to, żeby ta nasza praca była niedoceniona. Jeżeli władze docenią naszą pracę, zobaczą, że naprawdę pracujemy i nie marnotrawimy pieniędzy, które byłyby przekazane nam do stowarzyszenia, to zrealizujemy wszystkie swoje plany. I tego życzymy organizatorom, a władze województwa dolnośląskiego powinny wyciągnąć wnioski, żeby nie popełniać takich błędów na przyszłość.